Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 116 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 75. Wysławiamy Cię Boże, wysławiamy. Wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda. Gdy ja naznaczę porę, odbędę sąd sprawiedliwy. Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, to ja umocniłem jej filary. Mówię zuchwalcom: Nie bądźcie zuchwali, a do niegodziwych: Nie podnoście rogu. Nie podnoście rogu ku górze, nie mówcie bezczelnie przeciw opoce, bo nie ze wschodu ani z zachodu. Ani z pustyni, ani z gór przychodzi wywyższenie. Lecz Bóg jedynie jest sędzią. Tego zniża, tamtego podnosi. Bo w ręku pana jest kielich, w którym się pieni wino pełne przypraw. I on z niego nalewa. Aż do mętów wypiją. Pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi. Ja zaś będę się radował na wieki. Zaśpiewam Bogu Jakuba. I obetnę wszystkie rogi niegodziwych, a rogi sprawiedliwego się wzniosą. Początek II Księgi Samuela, od rozdziału 1, wersetu I do rozdziału 3, wersetu 5, opowiada o bezpośrednich konsekwencjach śmierci Saula i przejęciu władzy przez Dawida, jak również o pierwszych krokach Dawida jako króla nad częścią Izraela. I konfliktach, które towarzyszą temu okresowi. Po śmierci Saula wrócił Dawid po zwycięstwie nad Amalekitami i zatrzymał się przez dwa dni w Siklak. Trzeciego dnia przybył jakiś człowiek z obozu z otoczenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid zapytał go. Skąd przybywasz? Odpowiedział mu: Ocalałem z izraelskiego obozu. Rzekł do niego Dawid: opowiedz mi, proszę, co się tam stało. Opowiedział więc: że ludzie uciekli z pola walki. Wielu z ludzi zginęło i że ponieśli śmierć również Saul i jego syn Jonatan. Dawid wypytywał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści. Skąd ty wiesz, że umarł Saul i jego syn Jonatan? Młodzieniec, który przyniósł te wieści, odparł. Przypadek zrządził, że znalazłem się na górze Gilboa i właśnie Saul stał oparty na swej włóczni, gdy dosięgały go rydwany i jeźdźcy. Rozejrzał się i, spostrzegłszy mnie, przywołał do siebie. Odpowiedziałem: Oto jestem. Zapytał mnie, kim jesteś. Odrzekłem: Jestem Amalekitą. Rzekł mi. Podejdź, proszę Cię, i dobij mnie, gdyż czuję zawroty głowy, chociaż jeszcze jest we mnie całe życie. Podszedłem więc i dobiłem go, bo wiedziałem, że nie będzie żył po swoim upadku. Potem zabrałem diadem, który miał na głowie i na ramiennik. Przynoszę to memu Panu. Dawid, schwyciwszy swe szaty, rozdarł Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Potem lamentowali i płakali. I pościli aż do wieczora z tego powodu, że padł od miecza Saul, a także syn jego Jonatan, i z powodu ludu pańskiego i domu Izraela. Odezwał się Dawid do młodzieńca, który mu przyniósł te wieści: Skąd ty jesteś? Odparł: Jestem synem przybysza amalekickiego. Powiedział do niego Dawid: Jak to? Nie bałeś się podnieść ręki, by zabić pomazańca pańskiego? Wezwał więc Dawid jednego z młodzieńców i dał rozkaz: Podejdź i przebij go. Ten zadał mu cios taki, że umarł. Dawid zaś wołał w jego stronę: Odpowiedzialność za twoją krew zrzucam na twoją głowę. Ustatwe wydały o tobie świadectwo, gdy mówiły: Ja zabiłem pomazańca pańskiego. Dawid zaśpiewał potem żałobną pieśń na cześć Saula i jego syna Jonatana. I polecił, aby się uczyli jej potomkowie Judy. Właśnie ona została zapisana w Księdze Sprawiedliwego. O Izraelu, twa chwała na wyżynach twoich leży pobita. Jakże padli bohaterowie? W gad tego nie ogłaszajcie, nie podawajcie na ulicach Aszkelonu, aby się nie cieszyły córki filistyńskie, ani radowały córki nieobrzezanych. Góry Gilboa. Ani rosy, ani deszczu niech na was nie będzie, ani pól żyznych. Tu bowiem została skalana tarcza mocarzy. Nie, tarcza Saula nie była namaszczona oliwą, lecz krwią poległych, tłuszczem mocarzy. Łuk Jonatana nigdy się nie cofał, a miecz Saula nie wracał daremnie. Saul i Jonatan, kochani i pełni uroku, za życia i w śmierci nie są rozdzieleni. Byli oni bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów. O płaczcie nad Saulem, córki izraelskie. On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi ozdobami upiększał stroje. Jakże zginąć mogli waleczni wśród boju, Jonatan przebity śmiertelnie. Żal mi ciebie, mój bracie Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet. Jakże padli bohaterowie! Jakże przepadły wojenne oręża! Po tych wydarzeniach Dawid radził się pana, pytając go, czy mogę się udać do któregoś z miast judzkich? Pan odrzekł, możesz iść. Pytał znów Dawid. Dokąd mam iść? Odpowiedział: do Hebronu. Dawid wyruszył tam razem ze swymi dwiema żonami. Z Achinoam, z Izrael i Abigail, dawną żoną Nabala z Karmelu. Zabrał także swych ludzi z ich rodzinami. Zamieszkali w miastach Hebronu. Przybyli ludzie z Judy i namaścili Dawida na króla nad domem Judy. Kiedy powiadomiono Dawida, że to mieszkańcy Jabesz w Gileadzie pochowali Saula, skierował do mieszkańców Jabesz w Gileadzie wysłańców, oświadczając im: Bądźcie błogosławieni przez Pana. Okazaliście bowiem życzliwość waszemu panu Saulowi, wyprawiając mu pogrzeb. Teraz zaś niech pan wam okaże łaskę i wierność. Ja też pragnę się wam odwdzięczyć za to, że dokonaliście tego dzieła. Niech więc będą mocne wasze ręce i bądźcie dzielni. Saul bowiem, wasz pan, umarł. Mnie zaś dom judy namaścił sobie na króla. Abnerzaś, syn Nera, dowódca wojsk Saula, zabrał Izbaala, syna Saula, i zaprowadził go do Mahanaim. Obwołał go królem nad Gileadem, nad Aserytami, nad Izraelem, Efraimem, Benjaminem, czyli nad całym Izraelem. Izbaal, syn Saula, liczył lat czterdzieści, gdy zaczął panować nad Izraelem, a rządził dwa lata. Tylko dom Judy został przy Dawidzie. Okres, w którym Dawid panował nad domem Judy w Hebronie, wynosił siedem lat i sześć miesięcy. Abner, syn Nera i słudzy Iszbaala, syna Saula, udali się z Mahanaim do Gibeonu. Wyruszył również Joab, syn Serui, ze sługami Dawida. Spotkali się u stawu gibeońskiego. Ci rozmieścili się po jednej stronie, a tamci po drugiej stronie stawu. Abner zawołał do Joaba. A może wystąpią młodzieńcy i dadzą nam pokaz walki? Joab rzekł: Niech wystąpią. Powstali więc i ciągnęli w ustalonej liczbie: dwunastu benjaminitów ze strony Iżbaala, syna Saula, i dwunastu ze zwolenników Dawida. Każdy pochwycił swego przeciwnika za głowę i zatopił miecz w jego boku, także ginęli razem. Miejsce to nazwano polem boków. Znajduje się ono w Gibeonie. Rozpoczęła się więc w tym dniu zacięta walka, w której Abner i mężowie Izraelscy zostali pokonani przez sługi Dawida. Byli wśród nich również trzej synowie Serui: Joab, Abisaj i Asachel. Asachel był szybki jak dzika gazela. Asachel biegł za Abnerem, nie zbaczając ani w prawo, ani w lewo. Odwrócił się Abner i zawołał: Czy to ty jesteś, Asachelu? Odrzekł: Ja. Rzekł do niego abner. Zwróć się w prawo lub w lewo i schwytaj sobie któregoś z młodzieńców i zabierz sobie łup po nim. Asahel nie chciał jednak od niego odstąpić. Jeszcze raz zwrócił się abner do Asahela: Odstąp ode mnie. Czy mam cię na ziemię powalić? Jak wówczas będę mógł spojrzeć w twarz twemu bratu Joabowi? Kiedy jednak Asahel nie zgodził się odstąpić, Abner ugodził go w podbrzusze odwrotnym końcem dzidy, tak że dzida przeszła na wylot. Padł więc i zmarł na miejscu. A każdy, kto przybywał na to miejsce, gdzie padł i umarł, Asahel, zatrzymywał się. Jednakże Joab i Abiszaj w dalszym ciągu gonili Abnera. Aż o zachodzie słońca dotarli do wzgórza Amma położonego obok Giach, przy drodze na pustkowiu Gibeonu. Tymczasem Beniaminici zebrali się wokół Abnera i tworząc jedną gromadę, zatrzymali się na szczycie pewnego wzgórza. Stąd wołał Abner do Joaba, tłumacząc mu. Czy miecz będzie nieustannie pochłaniał ofiary? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że gorzkie będą tego skutki? Kiedy wreszcie powiesz ludowi, że winni odstąpić od ścigania swych braci? Joab odrzekł: Na życie Boga, gdybyś nie przemówił. Lud nie odstąpiłby od ścigania braci wcześniej niż o świcie. Joab więc kazał zatrąbić na rogu. Zatrzymał się cały lud i nie ścigał już Izraelitów. Zaprzestano walki. Abner i jego ludzie szli całą noc przez Arabę, aż przeprawili się przez Jordan, a idąc jeszcze całe przedpołudnie, dotarli do Machanaim. Joab zaś, zaprzestawszy pościgu za Abnerem, zgromadził wszystkich swych ludzi. Ze sług Dawida brakowało dziewiętnastu ludzi i Asachela. Natomiast słudzy Dawida zabili trzydziestu sześciu spośród Benjaminitów i ludzi Abnera. Tylu zmarło. Asachela zabrano i pochowano w grobie jego ojca znajdującym się w Betlejem. Potem Joab i jego towarzysze szli całą noc. Gdy świtało, dotarli do Hebronu. Wojna między domem Saula a domem Dawida przedłużała się. Dawid jednak stawał się mocniejszy, natomiast dom Saula był coraz słabszy. Synowie, którzy urodzili się Dawidowi w Hebronie: Pierworodny był Amnon z Achinoam, pochodzącej z Izrael. Drugi był Kileab z Abigail, dawnej żony Nabala z Karmelu. A trzeci Absalom z Maaki, córki Talmaja, króla Geszur. Czwarty był Adoniasz, syn Hagity. Piąty zaś Szefatiasz, syn Abitali. Szósty był Jitream z Egli, żony Dawida. Ci urodzili się Dawidowi w Hebronie. Szósty rozdział dziejów apostolskich opisuje powołanie siedmiu diakonów w celu lepszego zarządzania potrzebami rosnącej wspólnoty chrześcijańskiej. A także początek opowieści o Szczepanie, jednym z tych diakonów, który stanie się pierwszym męczennikiem chrześcijańskim. Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Powiedziało dwunastu zwoławszy wszystkich uczniów: Upatrzcie zatem bracia siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze Słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i ducha świętego oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelite z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się położyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą wyzwoleńców oraz cyrenejczyków i aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali. Słyszeliśmy, jak on wypowiadał bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu, bo słyszeliśmy jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. A wszyscy, którzy zasiadali w sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.